Ja osobiście przeżyłam dzisiaj mnóstwo emocji. Zaczynając od takiego beztroskiego słuchania po prostu innych uczestników, pociarki, a na sam koniec na dokładkę moja drużyna, która nie wiem, czy po prostu ich takich kocham, czy taka była prawda, ale wydaje mi się, że tak po prostu było, że naprawdę dali z siebie wszystko i to były naprawdę 4 świetne wykony. No i ten moment przykry bardzo, kiedy trzeba komuś powiedzieć nie. No dobra, jestem po pierwszym live'ie, jakoś muszę teraz to iść na terapię, poradzić sobie z tym. Idę z panią Michalczuk. Ja sam jestem wypompowany już przez te emocje, ja sam się stresowałem, bo to jest czas, w którym się zżywamy z tymi uczestnikami, poznajemy ich bliżej i to jest takie trochę smutne, że przywiązuje się do kogoś i nagle odchodzi, no ale takie są zasady, nie przeskoczymy tego. Chciałbym, żeby wszyscy byli w tym finale i wszyscy cały czas śpiewali, ale się nie da niestety, jakoś trzeba tu przegryźć. No ty już prawie wyszedłeś z tego studia, żeby nie podejmować decyzji. Nie, no ja powiem ci, kurczę, trudne to jest, bo w ogóle dzisiejszy wynik też mnie zaskoczył. Jula pięknie zaśpiewała, wszyscy dali radę, no bo to mimo jakbyś się nie przygotowała, jeżeli nie będziesz miała takiego spokoju przed występem, to nie zaśpiewasz tak, jakbyś chciała zaśpiewać. Więc tutaj szacuneczek dla wszystkich, którzy dźwignęli te emocje i jakoś sobie poradzili z tym stresem. No mi nie było łatwo też, mimo że już jestem 11 lat tutaj na scenie, to też gdzieś te emocje się odzywają, ale... To też inne emocje, bo nie jesteś na scenie, występujesz, tylko się denerwujesz za inny. Tak, to prawda, no ale jesteśmy... I to jest piękne, że mamy te emocje, że możemy je przeżywać i okazywać.